Słuchajcie, niesamowity zbieg okoliczności, bo ja pod choinkę także dostałem książkę od wydawnictwa SQN. Ja dostałem Nie widzę przeszkód. Autorami tej książki są Jakub Białek i Marcin Ryszka. Myślę, że każdy w tej lekturze znajdzie coś dla siebie. A my zapraszamy Was na drugą część podsumowania tego, co działo się na Food Trucku w 2021 roku. No to tu podpiszemy na rok wypożyczenie. Nie, w sumie na pół roku, bo tam jeszcze pół roku zostałem. Na pół roku wypożyczenie, no nie? Mówi, jak w ogóle w drużynie Ci się podoba, to ja mówię, że wszystko okej. Okay. Ja mam takie pytanie do Ciebie, no nie? Mówi, Ty pijesz? Walisz? Ja tak mówię, że nie, trenerze, no nie? Profi. Czasami jakieś tam piwko łyknę, no nie? A mówi, to będziesz miał banę, bo u mnie wszyscy piją i wszyscy palą. Wiesz, dwumetrowy ochroniarz na imprezie poważnie, jesteśmy w Birmingham. Ja wiem, czy tego poważnie. Stanął na schodach i do tego gościa dwumetrowego tak. I tą szyją do niego tak robi. Ten facet się tak patrzy, mówię, bo ja co ty robisz, a on do niego... Może. Podniósł go tak do góry na jednej ręce, mnie na drugiej. Tam drzwi, panowie. Po takich dwóch treningach brał okocim, kurwa, jasne, okocimskie. Cykał trzy i szedł spać, nie? I szedł spać, nie? I mówię, ty, co ty robisz, nie? On wiesz, trzy małe i do spania, nie? Budził się na drugi dzień, on już miał 38, ale szacunek do Sagana. Każdy trening, ja naprawdę, właśnie, co się ceni po czasie, na przykład tak właśnie masz takiego Sagana, czy takich zawodników, którzy, wiesz, doświadczeni, ale kurde, nie odpuści. Szyszu zaspał. Szyszu grał w tą FIFA, przyszedł zaspany. Ja mówię, ty panowie, nie ma Szysza. A Ben Van Dahl, ja mówię, panowie, Benek ma za chwilę odprawę. To co robimy? Ja mówię, dzwonimy po Szysza. Benek jest zakręcony, mówi, szatnia jest mała, to pewnie nie ten. Nie zorientuje się. Nie? I chłopacy dzwonią do Szysza i mówię, Szyszu, schowa się tam w samochodzie, trener wyjdzie, przyjdziesz. I rzeczywiście tak się stało, że trener nie zauważył. I starszy znowu mówi, Szyszu, tam przynieś tam piwerko, nie? Za to, nie? No i ten Szyszu przynosi piwerko, gdzie dwóch brakuje. Krata browaru bez czyli zamiast 20 to 18, nie? Tyle, to dwóch brakuje. No ale co z tego, tak bym wypił w szatni, nie? Była taka sytuacja, gdzie mieliśmy chyba, już nie pamiętam co było, byliśmy w Hiszpanii i było wielu młodych zawodników. I my przyszliśmy już jakby na kolację, ale tylko na chwilę, bo mieliśmy wtedy no, tak jakby w kupne i śpiewaliśmy piosenkę. I jakoś udało nam się, że w czterech śpiewaliśmy Celine Dion, My Heart Will Go On. Sobie wyobraźcie, jak to wyglądało. A przed wami góra lodowa. Tak. Tak, jeden trzyma, ty wiesz to. I nie miałem wtedy długich włosów, szkoda, że można było coś zainicjować. I wtedy trener Adais mówi, dobra, słuchajcie, tutaj mam, napijcie się z nami, każdy po łyku. No, jakby jakiś tam symbol. No i ja pierwszy podszedłem i biorę to i całe wypiłem od razu. A on mówi, gdzie całe? Miałeś tylko łyka wziąć. A to było jakieś brandy czy coś, a w ogóle zupełnie. No. Big łyk tak zwany. Też winko albo tam na kolacji coś. Nie lubię. Nie? Nie lubię. W ogóle. Tylko nie lubię tego smaku, wiesz. Nie idzie tego pić. I powiedz to Sławkowi. No, potem mu są taksówki, nie? Był mecz w sobotę. Na pewno się widziałem z Tomkiem. W niedzielę... Z Tomkiem Włodarczykiem. Tak, z Tomkiem Włodarczykiem. W niedzielę dochodziłem do siebie. W poniedziałek na treningu byłem po prostu absolutnym trupem, ale nie na zasadzie takiej, czy byłem pijany czy coś, tylko po prostu... Jeszcze cię trzymało troszeczkę. Bardzo słabo wyglądałem na tym treningu i trener do mnie podszedł, mówi, ja wiedział, co się wydarzyło, bo widział mnie na ten luton, nie jest wielkie. I pytał, Jarek, czy wszystko okej, czy jesteś gotowy na jutro, bo we wtorek graliśmy mecz, czy jesteś gotowy na jutro? No ja tak się tylko na spojrzałem, mówię, jasne. Wtorek najlepszy na boisku. I on nigdy już, on tylko zadał mi to pytanie i powiedział, czy wszystko okej i tyle. Widział, że masz. Zero oceny, zero jakiejś rozmowy wychowawczej, tylko po prostu powiedział, okej, okay, dobra. Stresujesz się? Ja mówię, że nie stresuję się, no ja mówię, normalnie. A on mówi, patrzę, on do bareczku wziął lampkę, cyk, koniaku, no nie? Mówił mi takie pół szklanki tego, no nie, pół tej lampki takiej, no nie? Ja mówię, Boże, wszystko nie, tylko nie koniak. Trenerze, można brzystą. Chciałeś, żebyś banął kielicha? No. I słuchaj, to on mówi, pi. Ja mówię, jak pić, trenerze? Ja mówię, że nie chcę pić, mówię, że zaraz będziesz, no nie? Mówię, pij, będziesz odważniejszy, no nie? Ja mówię, ale ja nie muszę pić, żeby być odważnym, no nie? Mówi, Polak, nie pij, napij się, no nie? No i co, no i musiałem wypić to, no nie? Ale słuchajcie, ja normalnie mogłem dojść w tej pierwszej połowie do siebie, bo to cały czas miałem ten zapach w ogóle. Był trenerem Lidl.
w AS-ROMie, Lido miał swojego mago, czarodzieja takiego z Ancony, mago di Ancona się nazywał, czarodziej z Ancony, który gdzieś tam w karty robił, ale on przyjeżdżał zawsze na Trigoria, Trigoria to u nas centrum treningowe, w niedzielę rano przyjeżdżał o godzinie 7:30, takim starym Fiatem 127 przyjeżdżał, pamiętam z tyłu na tym Fiacie takie plastikowe psy były, co im głowa tak zawieszona w powietrzu latała, nie wiem czy sobie to... Tak, czy dziadek miał to w Polonezie. Czujecie ten klimat? No i ten mago jak przyjeżdżał, o godzinie 8:30 szedł z Nilsem Lidolmem, naszym trenerem, starym trenerem ze Szwecji. I na przykład mówił, wiesz co, gwiazdy i to wszystko dzisiaj, te biorytmy mówią, że na przykład, nie wiem, Pruco dzisiaj nie ma, nie, może mieć zły dzień. I Lidol nie wystawiał zawodnika. No ale ja tak widzę tak, raz Pruco, raz Cerezo, raz Conti. Przyjdzie taki dzień, że przyjedzie mago i co zrobi? Powiedz, że Boniek. Że Boniek, nie? Więc co zrobił Boniek? 7 rano, obudziłem się, ząbki umyłem, ubrałem się w dresy i wyszedłem sobie przed nasze centrum. Na papieroska. Na papieroska nie, o 7 rano wtedy nie paliłem, 7 rano, zaczynałem trochę później. No i sobie wyszedłem, widzę tam, jedzie ten Fiat 127 z Mago di Ancona. No i oczywiście widzę, zatrzymuję tego Mago di Ancona, otwiera. Jak każdy mago, jak każdy taki czarodziej, był trochę taki dziwny. A, witam serdecznie, opowiem wam to po polsku. Witam serdecznie i tak dalej. Ja mówię, mago, chciałem ci powiedzieć jedną rzecz. Mówię, jaką? Pamiętaj, jak kiedykolwiek powiesz Lidolmowi moje nazwisko, że ja mogę nie grać, kurwa, ty stąd nie wiedziesz, że ja cię zabiję. Panowie, nie było meczu, żeby mago wskazał moje nazwisko. Dla mago Boniek nie istniał i nigdy nie było tak, żeby mago mi od drużyny odsunął. Ja miałem cięższe dużo niż Mat i często było tak, że ja gdzieś szedłem sam, na przykład strzeliłem ramkę. No i ten Kieresz krzyczał brawo Mati, a Mati stał koło trenera Kieresia, więc tam wszyscy chyba to mieli brak. Brawo Kieresz! Mówi, Michał, masz przerąbaną trenera, bo zawsze jest brawo Mati, a ty szczelesz, nie? Pomagałem mu, bo no nie umiał może on z tymi laptopami tak pracować, tak? On zamiast to, żeby zrobić, ja nie wiem, przelew z domu przez telefon, bo już jesteśmy w takim wieku, że gdzieś przez telefon, to szedł do banku i czekał, tak? Ja mówię, ja z nim. On mówi, Kraso, daj telefon, zrobimy to. Nie, spokojnie. No to dobra, to czekamy w banku, nie? A on to wszystko w banku wyszedł. To mu pomagałem zawsze, a zawsze coś potrzebowałem, dzwoń do mnie, Łukasz, więc zrobię przelew. To ja... I on miał 72 lata, tak? Czasami tak wygląda, tak? No. A moja fizyczność jest taka piękna do kobiety. Ja mogę być kobietą. Może ja powinno być kobietą. Jesteś bardzo szczupłym gościem, jako tak, piłkarza. Tam może nie jestem piękny, tak? I jak kobieta, ale wiesz, nigdy nie wiesz co. Wiesz, teraz są takie technologia, trochę dam tu, trochę żebro. Jest to do zrobienia. Ale żebro już nie musi mówić. Ale ja widzę ten tytuł, Filip. Jestem piękny jak kobieta. Ja kobieta. Każdy dzień przed treningiem to na stole u maserów i masował się, nie? Ja przychodziłem, a Maladyn, co ty masujesz? Jak ty mięśniów nie masz. Nogi jak patyki? Ale mówił, że, nie, ciało, ale on... że ciało piękne jak kobieta. No. Nie wiem, czy bym chciał mieć taką kobietę. Tak, chwili na pewno. To nie było dnia, żeby Filip na coś nie narzekał, nie? A jego tu... nie potrafisz tak. naśladować? On tak przez to mówi, ta, nie? Nie, ale to było za zimno, a to trening słaby, a to nie wiem, boli go noga, no straszna maruda, nie? I to wszyscy szat nie wiedzieli, że jak wchodzi Mladen, to zaraz on wiedział, a już ten trening to także... O, jest nosek. Nosiasty. Mister Nosek. Kamil Nosiasty, no to nie, też jest. Minutę ciszy, bo nie jedzie na euro. A propos 8 sekund ciszy. Ziomkowanie się z najlepszym piłkarzem świata to jest lans, powód do dumy. Znaczy wiesz, no Cristiano przyszedł te 3 lata temu i... Mecz u siebie w grupie mistrzowskiej i trener Michniewicz jak zwykle, jak z rękawa miał z 6 schematów przygotowanych i tak mamy odprawę i mówi, słuchajcie, z Lechią zagramy tak. Tutaj daj te wideo z Kazachów. Tak mówię, o co chodzi? Z jakiejś ligi naprawdę, nie wiem, czy to Kazach po prostu strzelił bramkę, czy właśnie z Kazachstanu z ligi. Jakieś wideo, rzut rożny, że piłka zagrana na krótki słupek, przedłużenie na długi i mówi, i zobaczcie, i ten 1,40 m w kapeluszu
do pustaka. Kto chce być tym Kazachem? No ja za długo nie czekałem, podniosłem rękę, że ja chcę być. Dobra, Zwolak, ty będziesz. No i mamy rzut rożny z Lechią Gdańsk. Była piłka na krótki słupek, chyba bodajże Seba Rudol przedłużył i ja do pustaka. No i zrozum Cześka. Jak graliśmy na przykład z kimś, kto grał 3-5-2, to my graliśmy trójką z przodu tak, żeby bronić tych trzech, tak, obrońców. No i kiedy graliśmy, nie wiem, w Lechii, mało drużyn gra 3-5-2, ale to... Ja stałem obok Mladena, piątki przybiłem z Mladenem, mówię, cześć Mladen. Tam orzeszki se leżały, orzeszki, rodzynki. I ja sobie wziąłem 2-3, bo taki jakiś głodny byłem przed tym, przed obiadem i byliśmy po wiesz, rano jest rozruch, nie? I on to widzi, patrzy, kurwa, jak ty będziesz biegał, taki tłusty zaraz. Ja mówię, człowie, odrzuciłem to od razu, nie wiedziałem co zrobić, zwariowałem, nie? Jest odprawa przedmeczowa. Drugim trenerem był trener Janusz Kudyba. Od bramkarzy Janusz Jedynak, no i kurde, nie ma trenera. Zrobili chłopaki odprawę i wpada wuju. I trenerze, to jest taki skład, w takim składzie zagramy, opierdoliśmy się, nie? I no nie prezentowaliśmy się dobrze na treningu i trener Bako mówi, coś tam do domu wyzywa, mówi, kurde, jak będziecie tak grać, to was wywiozą stąd. To znaczy nas, nie? I jakby to dobrze obrazuje podejście. No i po tym meczu też zwolnili właśnie trenera Piotra Stokosa i sztab szkoleniowy. Ktoś tam z lewej strony mógł przyjąć piłki i trener się wkurzył, mówi, dawaj przerzut. 75 lat ma, nie? Pum, przyjął, zagrał. 40-metrowy cross do niego poszedł, rozumiecie to? Wow, no. Ale widzisz, to jest... I naprawdę, no, jeśli chodzi o wiedzę, jego doświadczenie, no to możemy tylko czerpać. Technical ability unbelievable. Because how many times he said to some players, guys, hey, because when we play possession ball, Rondo, he said, hey, don't come like that, I'm gonna put the ball between your legs. And the guy said, what? He come, do it, and he love, blah, 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 blah. You come again, he do it again. He said, be careful, and when you come again, he do. Believe it or not, I played against Kasper when he was at Leeds, I was at Arsenal. I think we played an FA Cup game. And I actually swapped shirts with him to have the Schmeichel shirt at home. Because then I turn around, you don't know which Schmeichel it is. I will not tell him. No ja mówię, no już po meczu jest, poszedłem do szatni, on też wiedziałem, że gdzieś zniknął. Mówię, no nie, dobra, nie będę szedł do szatni, nie bo Łukaszem... No, pucował. Nie, że pucował, ale że... No, jestem młody, nie będę tam pukał do szatni, bo po beczu mogę Łukasza prosić. No i nie. Czy jest pan Łukasz Piszczek? No, no właśnie. No i mija chwila, no i rzeczywiście Łukasz zapukał i no i poprosił, czy mogę wyjść i porozmawiać, nie? No i porozmawialiśmy, gdzieś właśnie też mi mówił, że może nad tym aspektem popracować trochę psychicznie, żeby się na to nastawić. Głównie na ten aspekt, żeby głowa może z jakimś psychologiem popracować, że wie, że mam umiejętności, żeby grać w Bundeslidze. No i jakby nie patrząc po tej rozmowie, zaczęło żreć i nie wziąłem żadnego psychologa. Twoim psychologiem jest Łukasz Piszczek. Można tak powiedzieć. Piszczu, tak, że czasem zadzwoń jeszcze na sesję. Podpytać, jak sobie radzi taki brazylijczyk Kreinier, który przyszedł na wypożyczenie z Realu Madryt do Borussii Dortmund, to... Odpowiedź przyszła w formie wideo, jak Piszczu zakładał mu siatkę na treningu i podpis. Widziałeś kiedyś, żeby Polak brazylijczykowi siatkę zakładał? Tunelu, wiecie, Liga Mistrzów, naprawdę armia ludzi pracujących przy takim spotkaniu w tunelu. Niesamowita ilość kamer, no i gdzieś tam podszedł do nas Giorgio, ale widać jak te najlepsze zespoły przygotowują się. Już wiedzieli, że to jest sędzia debiutant, ale coś tam już wiedział o nas, gdzieś tam jakieś pozytywne słowa, no i mówi, jak tam, czy nie boję się, bo tam debiut. Ja mówię, nie, wszystko w porządku. Nie no, poważnie, mówi, jak coś to powiedz śmiało, mówi, jest jakiś stresik? Ja mówię, nie no, nie ma stresiku, jest wszystko w porządku, czekaliśmy na ten dzień, a jeszcze tak wiesz, czekaliśmy na ten dzień, jest okej, okay. Słuchajcie, a on mówi, nie, Sam. No przecież widzę, przecież nawet zapomniałeś piżamy zdjąć, a my mieliśmy takie słabe, bo to naprawdę były słabe, te szare, zawsze sędzia to jest czarne spodenki i różne kolory, a tutaj to był taki rok, że mieliśmy dziwne zestawy i była żółta koszulka, szare spodenki i żółte gietry. My ten zestaw dostajemy jako propozycję od UEFA, bo to pasuje pod stroje, które mają obie drużyny. Okay. No i słuchajcie, cały tunel leżał, tak? No to jest, ja dopiero mówię, nie, okej, Giorgio, zobaczymy, jaki będziesz mądry w 15 minucie. Co ty, bez spiny. No i tam wiecie, generalnie mega miła rozmowa i tak to się zaczęło. Później pamiętam, gdzieś tam za pół roku czy za rok widzimy się znowu z Giorgio na meczu Włochy-Belgia. I staliśmy w tunelu. Pierwsze to było moje spotkanie wtedy z Romero Lukaku. Naprawdę. Widać, że on... Masz jeszcze nad czym pracować. Tak, tak. Trzeba cały czas pracować.
czwórki jego, ja zawsze nogi miałem też takie dosyć duże, ale tam na pewno mówię, o jego przewrócić będzie ciężko i pamiętam, przywitaliśmy się tak bardzo fajnie z Giorgio gdzieś tam na misie, a Giorgio tak patrzy na Herbera i mówi, widzisz go? Mówię, no, ale będziemy cię walczyć, no, on nic nie gwizdze. Mecz się skończył, wiadomo, wszyscy w dobrych nastrojach, w szatni i tak dalej, muzyka, jakaś tam pizza, a on bierze worek z piłkami, idzie na boisko, 30 minut, robi trening, no i później w autokarze podchodzę do niego i mówię mu, że słuchaj, no gratuluję ci podejścia. Mówię, taka jest różnica właśnie między tobą a nami, że my jesteśmy w Segunda, a ty masz kontrakt z Realem Madryt właśnie dlatego. A on mówi, no tak, ja mam kontrakt z Realem Madryt, ale wygracie w pierwszym składzie, a ja siedziałem cały mecz na ławce. I to właśnie, to wiecie, nie jest jakaś specjalna historia, ale pokazuje, jak gościu w wieku 20 lat, mając kontrakt z Realem Madryt, dla Hiszpana kontrakt z Realem Madryt, no, to jest nie ma kosmos. On mimo wszystko, jego to nie zadowala, on chce więcej. Także to była historia, którą mówiła mi, że to jest naprawdę wielki, wielki chłopak. Ja, Jarek Sturzyński i trener Młynarczyk. I widząc trenera, gospodarz boiska, podbiegł i zaczął mu tam mówić Jose, całować go po rękach. Ja mówię, trenerze, kto to jest? A jakiś tam Portugalczyk. Of course, Dubai come after the training, national team, we finish training, he stay 30 minutes more, 145 minutes more to join. Practices shooting ability, finishing first the goal. After that, people see him in the game. He just 3 goals, like easy. They say, oh, he's easy for Drogba. But the guy is working day after day. But the kids, when they finish training, boom, restroom picture. Wow, okay, guys. You know, that's, I think for me, but he's a little bit sad. Co roku lecimy do doktora Kugata na zastrzyk, na odstrzyknięcie po prostu z krwi, na takie odżywienie naszych kolan. I tak się stało, że Benjamin drugi raz wtedy się rozwalił w Manchesterze. No i my przy tym, a ja nie widziałem, że on tam jest, nie? No i my przychodzimy tam do Szawiego, do naszego fizjo, do Mikiego, się oczywiście tam gadamy, śmiechy, chichy. No i patrzymy i Benji wchodzi, nie? I on widzi mnie i za chwilę, tak może Matiego nie, bo gdzieś tam był z Szawim i wychodzi Maty. On tak na nas patrzy i mówi, bo my mieliśmy sobie Piocho, nie? Okay. Pierwszy Maty jak tam był, to nazwali go Piocho, jak ja przyjechałem, to też byłem Piocho. I on mówi, nie, Piocho one? Piocho tu? No possible, no possible. No i oczywiście on tam się rehabilitował, za chwilę nas wrzucił na Insta. I tak to się stało, że byliśmy na Insta Story u Mendiego, ale no, tak w porządku, super gość. Co chcesz powiedzieć, mamo? Jestem właśnie w food trucku. Przywitaj się. To chcę wam tylko powiedzieć smacznego. Food trucku. Food trucku. Food trucku, w problemie. Ty, Muraś, wiesz co? Bo byłem w tym, w... jak się nazywa? W sekshopie? Tak, mówię? Tak. W sekshopie. Mówię, coś tam coś tam robi, nie? On mówi, nie, wiesz, kupiłem trochę płyt. Nie wiem, ale potrzebujesz? On mówi, że nie, wiesz, no płyty, dildo kupiłem, kupiłem kajdaneczki, takie z różowym futerki. I on mówi, wiesz co, chodź, możemy to Gojowi przed wejściem przez bramki, nie? Na lotnisku. Ja mówię, nie, no nie zrobisz tego. On mówi, dawaj zrobimy, zagadaj go, a ja mu wsadzę do plecaka, nie? Ja coś, wiesz, do Goja mówię, ja mówię, ty Gojo, ale wiesz, że ty musisz tam, nie wiem, buty ściągnąć czy coś tam. Mówi, nie muszę. I ci wzięli jego plecak, wiesz, schowali mu tam te dille i to wszystko. No i tak pech chciał, że Binny, wiesz, idzie na pewniaka. I to jest najlepszy moment, kiedy on idzie na pewniaka, że przychodzi, on żadnej wody przecież nie ma w plecaku, nikt go nie zatrzyma, nie? Kontrola sobie. A tam nagle a jeszcze pani nas obsługiwała, nie? I pani mówi, że to jest pana plecak, a on mówi, no mój, no to chodź tutaj na bok pokazać. Mówisz, czerwoni beka od razu, nie? Ja próbowałem telefonem nagrywać, ale ochroniarz zobaczył i się zagrzał też. Mówi, wiesz, nie możesz, nie? No tak, od razu przy mnie kasuj ten filmik, nie? Szkoda, bo byście mogli... Znakomita pamiątka! Musisz, nie? Ale powiem wam szczerze, no beka była straszna. Wszyscy się śmiali, a jeszcze byście musieli widzieć Goja, jak z białego koloru skóry, który robił się czerwony, jak ta kobieta jeszcze przy nim wyciągała, ta kobieta, wiesz, wyciąga takie dildo i beka z niego, nie wyciąga te płyty i mówi, nie, to twoje, a on, to nie moje, nie wiem skąd to się tu wzięło, nie? Graliśmy z Węgrami i Twitterka, mówię do chłopaków, nie wchodzę, o dobra, wchodzę. Pierwsze, kiedy stream pajacu. Gadają o tym małym z Pogoni, nie? No i, że odzywa się właśnie głowa i mówi, ty, słuchajcie, ja to miałem z nim taką sytuację, leci taka piłka. Taka, że no, żeby się tylko... Kasacja, w dupce się. Mówi, spojrzałem na tą piłkę i idę na nią. Spojrzałem w prawo, leci ten mały chłop. Mówi, no w tym samym momencie chciałem go przytulić. Lepiej, takiego miałem kolegę, on był trenerem w Wiśle. Tak, wiem kto jest, no. I z
tam chciałem, wiesz, młody byłem i chciałem, wiesz, głową, przed niego wskakiwałem. Wiesz, typiczne z Ekstraklasu, typiczne. Słuchaj, i w pewnym momencie mówi do mnie tak, ja mówię, Sobol, no daj mi k***a trochę też wziąć, powalczyć po tego, a on do mnie mówi, nie wpierdalaj się jak maszyna pracuje. Nie jestem jakiś super, grałem w polskiej Ekstraklasie. Nie ma co się oszukiwać, jest gównianą ligą troszeczkę, nie? Ja w pewnym momencie, ja też często mówię, że my jako liga jesteśmy popierdółką. Polska liga jest więcej popierdółką, nie? No bo nie ma co się oszukiwać, polska ekstraklasa jest popierdółką. Większość polskich piłkarzy jest popierdółkami w innych zagranicznych klubach. Jeżeli idzie polski piłkarz, to jest on jako może zapchać dziura w jakimś szanującym się klubie, albo jest w klubie, który jest popierdółką w swojej lidze. Wróciliśmy, to był mecz Manchester CSKA 1-0. Fantastyczna była naprawdę atmosfera. Wróciłem na mecz Lech Poznań Górnik Łęczna. I pamiętam, jak dziś 63. minuta Próchniak dostał ode mnie drugą żółtą i czerwoną kartkę. No i przez zestaw bardzo często tak działamy. Techniczny mi krzyczy, ja pokazuję drugą żółtą. Spóźniony, no kartka taka, że must be. Ale to była taka sytuacja, że stracił. Zawodnik Lecha go wyprzedził, ten od tyłu, bam. No już pamiętam do niego, jak podchodziłem, tak mi go było szkoda, no bo to zawsze ci jest, normalnym ludziom jest szkoda i siedział na tych, nawet nie wstał, ja mówię, chodź wstałem, nie będę ci dawał na siedząco, na leżąco, tak, druga żółta, czerwona i pamiętam technik do mnie krzyczy, Szymon, z tyłu za tobą Nowak biegnie, Tomek Nowak był kapitanem wtedy w Łęcznej, no i ja się odwracam z tą kartką, stoję, mówię, co chcesz powiedzieć, on, nie, spokojnie, panie Szymon, nie, to ewidenta, nie, spokojnie. Pan powie, jak ten Runej z bliska, to jest mój idol, mówię, przysięgam wam i mówi do mnie, że on do dzisiaj ma tam plakat, czy zawsze miał plakat Runeja, ja mówię, a dobra, a ja zawsze Nowaczka mega lubiłem, to taki mega sympatyczny piłkarz. A ja czasami gdzieś tam idziemy przez korytarz, właśnie się coś tam śmiał z tego, z łysiny na głowie mówi, i ja mówię, Łaza, nie? A to jest, no nie możesz tak, no nie, bo to jest przecież jest pan trener. To już jest trener. Słuchaj, jak chcesz wiedzieć, jakie jest wychować się wśród jakich nazwisk piłkarskich, to musiałbyś mojego syna zapytać. Ego mocne. I jeden z pierwszych takich wyjazdów zawołał mnie Maciek Szczęsny do tego, do pokoju, mówi, młody, nawet sparingu nie zagrasz. Nie, zagrałem w jednym, gdzieś mnie wrzucił na konie, dostałem 5 bramek, mówi, warto było. Let me change them down. Say hi to him. Yeah, I got you over here. Hi. Kasper sends his regards. Thank you. Say hi to him for me. I don't think my dad will be calling me during the interview. Do tego stopnia, że jak któryś z nas kiedyś został przełapany na przekleństwach i zapytany przez panią dyrektor w szkole, kto was tego nauczył, odpowiadaliśmy z dumą, że jasne, że tata. Rok czy dwa lata później się tak okazało, że krąży historia po nim, że szklanki zjada na imprezach, nie? No to chyba każdy już wie, czy nie, że no jakby nie są takie twarde szklanki, jak już jest na imprezie i potrafi ugryźć sobie, ale też no dobry charakter raczej. Ja nic nie mówię, no coś tam z nim przeżyłem w kolonii. Tej taksówce. Wchodzi na tą siłownię, nie byłem ja, ale ja tam stałem i mówi, dawaj kurwa mi tą sztangę, nie? Nie wiem, było z 55 kilo czy 60, on nigdy na siłownię nie wchodzi, dawaj kurwa, wchodzi i tak. O, człowieku, i ta sztanga na tam, jedna osoba mu pomaga, druga, Adaś Marciniak mu pomaga, ja z drugiej strony mu pomagam. Dobra kurwa, dajcie mi tą piłkę, nie? Czyli chcesz mi powiedzieć, że najbardziej szaleną rzeczą, jaką zrobiłeś, to był pociśnięcie Tuchelowi i otwarcie browara w szatni młodym piłkarzem Borussii, tak? Jakby tak top 2 rock'n'rolla pistrza. Nie, ja nie chcę, żebyś ty to sprzedawał, że ja pocisnąłem Tuchelowi czy coś. To nie o to chodzi, bo to... Dobrze. To ja to powiedziałem, ty powiedziesz co innego. Dokładnie, ale otwieranie piwa butelkę o butelkę to jest taki maks chyba. Może mody, może przystopują tą ligę, może nikt nie spadnie. Nasz pomysł na drugą rundę to jest czwarta fala, nie? Zamkną ligę, nie? Dziadzia, mówię, a jak... mówię, ja to bym kiedyś chciał grać w takim Manchesterze, nie? Mówię do niego, wiesz co by wtedy było? Byś przyleciał do mnie, ja bym ci jakiegoś chartera wynajął. I razem z tobą bym poleciał gdzieś do Los Angeles, nie? A on tak od razu on chyba tam wiedział już, że musi to skontrolować. Mówi do mnie tak, a co ty myślisz, że Los Angeles jest stolicą Anglii? A ja tak, ja wiesz, ja mówię, a przecież ja tak nie powiedziałem, nie? On od razu wybiegł z pokoju fizjo i do wszystkich na kanapę leci, mówi, wiecie co ten debil powiedział, nie?
I mówi wszystkim. Mhm. I puszcza oczka, żeby podkręcać, wiesz, no, okay. Nie? Ja za nim, fioletowy. Kurwa, ja tak nie mówiłem, mhm. Nie? No i ogólnie wszyscy złapali. Beczka ze mnie okrutna, mm-hmm. No i gdzieś tam właśnie później jeszcze były wspominki właśnie, że jak do Anglii, no to do Los Angeles lecimy. Nie? A najbardziej mnie to bolało, że ja tak nie powiedziałem, nie? I mówię, nie no, ty, on przedstawił mnie jako debila takiego, co nie wie, nie no zna tak. Mapy, nie? No to mnie najbardziej bolało, a on taki był szczęśliwy z tego kawału. Ile jest 6 razy 0? 0. Brawo, a ile jest 6 dodać 1? 7. Brawo, i to jest... Matematyka. 2 dodać 2 razy 2? Ja wiem, to jest stary trik. Ale ty dobrze powiedziałeś. Czy jest szansa, żebym ja mógł ten egzamin jakoś zaliczyć? I ona tak, panie Łukaszu, albo w maju, albo wcale. A ja mówię, no nie dam rady. A ona tak chwilę myśli i mówi, wie pan co? Ja w czerwcu z mężem jadę na kemping, będę w Zadarze w Chorwacji. Jak pan chce, to niech pan mnie tam odwiedzi. A ja do niej mówię, pani profesor, niech mi pani wierzy, że ja do Szczecina mam 1300 km do autem, a do Zadaru mam 300 km i ja panią odwiedzę. A dobrze, dobrze. Słuchajcie, przyszedł maj, koniec maja. Wybłagałem panie w dziekanacie, żeby dały mi numer. Dzwonię do pani profesor. Dostałem na początku zjebkę, że w ogóle skąd mam ten numer, proszę podać nazwiska osób, które podały. No udało się to jakoś ominąć. Mówię, pani profesor, czy będzie pani w czerwcu w tym Zadarze? A ja powiem, tak będę, proszę przyjechać tam, nie wiem, dajmy na to 14 czerwca, ja panu wyślę adres. No i co, no i wsiadłem w auto z żoną, wzięliśmy naszego psa i pojechaliśmy na 2 dni do Zadaru. Ja pojechałem na tą przyczepę kempingową i tak jak siedzimy tutaj, to jej mąż dał mi takie, wiecie, rozkładane krzesełko. Obok robił grilla, tutaj pani profesor siadła, a ja zdawałem egzamin. Słuchajcie, i najlepsze jest to, że do dzisiaj ta pani profesor, pozdrawiam serdecznie, przedstawia tą historię studentom, że jak ktoś chce, to się da. To nie no i siadasz w autobusie i jedziesz do tego hotelu i w hotelu ktoś ci mówi, że Paryż ma obczaj Paris a story, no i wchodzisz tam do story i mówisz, co jest grane. Tam golce, orkiestry, namioty, zoo. No i co panowie, co? Koncert Golec Orkiestra był na zgrupowaniu. Poniedziałek, wieczór jazzowy, potem zajęcia z tańca, rytmika, potem plastyka. I tam nie ma piłki nożnej. No nie ma się co oszukiwać, półfinał i jedziemy do domu. Tam byliśmy miesiąc. Wiadomo, że z rodzinami nie było kiedy robimy wycieczki. No trzeba gdzieś jakieś wakacje zrobić i tak dalej. Każdy z nas założył, że mamy półfinał. I 3/4 z nas, no 3/4, 4/4 z nas założyło, że musimy zrobić. Zrobiliśmy oczywiście. Ja miałem chyba w dniu finału wyjazd na wakacje. Ktoś miał dzień po finale, gdzie wiadomo, że nie ma szans, bo jeszcze nie będzie wylotu. Ktoś dzień przed finałem, czyli po półfinale. No i pierwszy ludzi mówi, ale panowie, no żeby nie było, zacznę od sędziego finału. No bo później już półfinały, no to już będzie wiadomo kto, co i jak, tak? No i patrzymy, siedzimy. Szymon Marciniak i jego ten. Mówimy, ja pierdzielę. A my wszyscy pierwsze, co? I tam patrzy na musiałek. Ty, ja mam wyjazd wykupiony. Tamci wszyscy nam brawa. W całym tym A my znowu zdążyli. A my z kolei, wiecie, no niesamowita historia. A wiesz, tu no, trzeba przebukować. Ale za sekundę, wiesz, no tak dopiero doszło, że... Nie no, pan... No i oczywiście pierwsze po wyjściu. Magda. Trzeba zmienić. Ale jak zmienić? Przecież to wszystko zaplanowane. Nie wiem jak. Jedź, zmień, albo ja zadzwonię, trzeba wszystko przebukować i tak dalej. Także to była niesamowita historia i... Frankowski, a co on zrobił? No jak to jest sędzia? Wiesz co by ci karne zagrywa? Jak pierwszy trening, na którym go zauważyłem, bo wiesz, jak nie okrąży, że jak... On przyjeżdżał na pierwszą kadrę, to nie miałem pojęcia, kto to był. Mhm. Gramy gierkę, on był w moim zespole. Ja tak dostaję piłkę i tak, wiesz, szukam gry i nagle już takie... Wojtek! No ja okej, okay, no to trzymaj, nie? Ty, dobra, jestem młody, nie? Ale spodobało mi się to, wiesz, ja lubię właśnie takie rzeczy, nie? Zatrzymali się na stacji benzynowej, z Pogonią Szczecin chyba grali. Lech A Pogoń. Tłuk kogoś, coś takiego. Tak, i jakiś kibice, coś tam, Świerczewski ten, że tam pięci chcą chillić, ja mówię, który, coś tam, no ja, no to chodzi na solówkę. No i... To już mam stres. Zaczynałeś food trucka, już nie, przyjadę do Turcji 100%, 100% przyjadę do Turcji, nie, wiesz, jeden, drugi odcinek dobry, nie, i nagle koniec. Zapomniałeś o kolegach i dopiero ja po półtorej roku przyjeżdżam do Polski, dawaj pazji i na gotowe, jeszcze do nich do najlepiej przyjechać i wiesz. Trochę jeszcze, jak Jerzy Brzeszek, graliśmy w jednej drużynie, a później o tobie zapomniałem, no.
Urwę to bez komentarza. Dzwoni trener Solarczyk i pada tam, no dzień dobry Kamil, trener z tej strony. Mówię, no tak, wiem, widzę, dzień dobry. Wiesz co, bo my tu wysyłamy powołania zagraniczne i ja ciebie nie powołam. Ja mówię, no okej, okay, rozumiem. I wiesz, i trener Solarczyk zaczyna rozmowę ze mną kręcić. Ja mówię, tak sobie, wiesz, jadę autem, mówię, o co chodzi? No nie, powiedział mi, że mnie nie powołuje i teraz chce ze mną rozmowę. Jak tam w Danii? A mówię, no fajnie, podatki niskie są. No i tam, wiesz, taka patowa sytuacja, w sumie kto się ma pierwszy rozłączyć. Gadka się nie klei. I on mówi, no, bo ja cię tu nie przewiduję do gry. Mówię, wiem, trenerze, bo trener mnie nie powołał. Mówi, no tak, to dobrze, że ten, coś, no ogólnie, wiesz, taki shit talk się wjechał, jakieś tam rozmowę. Mówię, no to dziękuję, trenerze, do widzenia. Dziękuję, Kamil. No i na tym, tak się skończyła moja przygoda z kadrą i ja to rozumiem, bo trener też użył argumentu, że chce młodych powołać. No i faktycznie powołał młodych. Z twojego rocznika. No tak, no więc taka była sytuacja i... Ja też się trochę, może nie zagrzałem, ale tak wiesz, ukąśliwie mówię, no dobrze, bo ja i tak nie chciałem przyjeżdżać tam do trenera, coś tam. To jest taka riposta ratunkowa, nie? I tak mówię, masz 34 cm, 32, ja myślę, o ja 14! A, to nie to? Wychodzę na mecz, czasami się zastanawiam, po chuj ja tyle wiem, nie? Nie, naprawdę, że lepiej jest być młodym, Na intuicji jedziesz, grasz mecz i wracasz do domu, nie? Jak kończy mecz, no to robi wieczór oczu i robi... Także to jest Jarek przyjemny, nie?